Witaj w kolejnej lekcji, w której to poznasz wyjątkowe, bardzo rozbudowane narzędzie o nazwie Helium 10, które może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży sprzedaży, którą realizujesz na Amazonie. Dzięki temu narzędziu nie będziesz działał po omacku, publikując różne produkty na Amazonie, przygotowując je bądź zastanawiając się, jakie słowa kluczowe. Wykorzystać do jakiej niszy skierować produkt i jaki w ogóle produkt przygotować, albo jak można tutaj poznać pewne działania konkurencji i na nie się wzorować. Właśnie to wszystko zarazem, jak też prowadzić kampanie reklamowe, by one przynosiły jak największy skutek, to wszystko może się stać możliwe, gdy poznasz wyjątkowe możliwości tego narzędzia Helium 10. I poszczególnych opcji, które tutaj występują. Ponieważ Helium-10 to jest taka nazwa, a jest tu naprawdę wiele różnych możliwości, i w tym materiale będę chciał Ci zwrócić uwagę, dlaczego warto jest korzystać z tego, co zapewnia Helium-10, a jest tam naprawdę ogrom ciekawych narzędzi, które jesteś w stanie wykorzystać. I pamiętaj, że do tej lekcji jest dołączony materiał PDF, który przedstawia zalety Helium-10. Więc masz możliwość się z nimi tutaj zapoznać. Ale dodatkowo przedstawiamy tutaj bardzo ciekawą promocję, którą udało się nam uzyskać do Helium 10. Masz możliwość wybrać jeden z kuponów zniżkowych, więc, również i z tej oferty zachęcamy, aby skorzystać. Teraz jednak w tym materiale przedstawimy, dlaczego warto pokusić się o wykorzystanie Helium-10. Jeśli więc masz wątpliwości, to po prostu przejdź całą tą lekcję, jak i następne lekcje, które przedstawiają konkretne narzędzia, które są dostępne w Helium-10, a dzięki temu łatwiej będzie tobie podjąć decyzję, czy chcesz z niego skorzystać. Gdy przejdziemy do takiego narzędzia, jak nazywa się Blackbox. To możemy w nim przyjrzeć się pewnym produktom, które są już dostępne na Amazonie i mogą się świetnie sprzedawać, a my jesteśmy w stanie zapoznać się dokładnie z ich konkretnymi statystykami i dzięki temu dojść do wniosku, czyli może nie powinniśmy stworzyć podobnego produktu z zastosowaniem pewnych słów kluczowych, z pewnego tytułu, z pewną ciekawą okładką. Może to stanowić również dla nas pewną formę inspiracji. I w tym celu warto jest skorzystać z wyboru kategorii produktów, bo może być tak, że my tworzymy przede wszystkim e, książki, e, także proste produkty, na przykład różne zeszyty, kalendarze, planery i tak dalej, więc kolorowanki, różne produkty dla dzieci, więc możemy wybrać książki, e, ustalić tutaj kilka różnych opcji, e, na przykład związane z ceną, e, no, natomiast nie musimy się na początek na tym skupiać, natomiast warto jest wybrać tutaj opcję Zaawansowane Filty, i na przykład możemy zaznaczyć jakieś słowo kluczowe, które koniecznie ma pojawić się w tytule, i to może już być bardzo cenne. Ta opcja jest dostępna tutaj, czyli właśnie to słowo kluczowe, które ma być uwzględnione w tytule, bo tutaj ekskluz to, które nie ma być uwzględnione. Więc na przykład weźmy pod uwagę książkę, która może dotyczyć yy, trenowania psa, jego wychowania. No, i mogłoby pojawić się takie słowo kluczowe. No, i teraz, gdy klikniemy search, to powinny nam się poniżej pojawić pewne wyniki, a zarazem konkretne informacje na nich temat. I zarazem, my jesteśmy w stanie jeszcze kliknąć tu, jak chcemy uzyskiwać te rezultaty. I możemy wziąć pod uwagę sprzedaż uzyskiwaną w ciągu miesiąca, od największej w dół. Gdy więc to uczynimy no to dostrzegamy właśnie konkretne wyniki od najlepiej sprzedających się do coraz mniej. No i zobacz, jakie tutaj jest bogactwo wielu ciekawych informacji, które możesz wykorzystać. Czyli dowiadujesz się, jaką ma pozycję taki sprzedawca jego książka. 27 miejsce, no to coś naprawdę wyjątkowego. BSR835, tak wiele pozytywnych opinii ale zobaczmy jeszcze tutaj, sprzedaż w ciągu miesiąca prawie 2600, czyli przychód jaki uzyskuje z takiej książki każdego miesiąca to aż 35 tysięcy dolarów i co jest bardzo cenną informacją to też tutaj, że jak wygląda sprzedaż w porównaniu z dawniejszym rokiem i widzimy, że na przykład jest plus 40% w porównaniu z wcześniejszym rokiem, a biorąc pod uwagę ostatnie 90 dni no to plus 64, więc czasami jesteś w stanie dostrzegać, które tematy są naprawdę topowe. Więc tutaj, tak przy okazji, no posiadam psa, więc sobie wpisałem to hasło. Sam nie tworzę takich produktów, ale widzę, że cieszy się to dość sporym zainteresowaniem. I gdy coś się nam spodoba i chcielibyśmy później na takim produkcie się wzorować, no to zawsze możemy sobie kliknąć coś takiego, i to oznacza, że. Taki produkt się nam zapisuje i później znajduje się na naszej liście. Możemy do niego wracać, zdecydować się na dokładniejsze mu przyjrzenie. Możemy tutaj kliknąć, zobaczyć, jak on prezentuje się na Amazonie właśnie tutaj. I dodatkowo, gdy posiadamy narzędzie jakim jest Helium, to warto w przeglądarce Google, Chrome zdecydować się na zainstalowanie rozszerzenia Helium 10. Co sprawi, że gdy przeglądasz również różne produkty na Amazonie, w tym chociażby ten produkt. To helium tutaj przedstawia konkretne informacje na temat tego narzędzia, tego produktu, mówi jakie uzyskuje on wyniki, dlaczego, jest, dlaczego uzyskuje tak dobrą sprzedaż. Tutaj też pojawia się chociażby wynik z helium 10 dotyczący właśnie uzyskiwania sprzedaży z ostatnich 30 dni. Możesz zobaczyć, jak wygląda sprzedaż z ostatnich 7 dni, czy z innych, które tutaj są przedstawione. I także tutaj, gdy chcesz sobie ułatwić, i na przykład nie jesteś dobry z języka angielskiego, to możesz po prostu sobie przetłumaczyć na język angielski. I, i także pewne informacje, które będą zapewne tutaj widoczne, dotyczą one helium, no to zostaną one również przetłumaczone. I co jest naprawdę wyjątkowe w tym wszystkim, to to, że masz możliwość również przejścia do słów kluczowych i zobaczyć, jakie właśnie słowa kluczowe mógł wykorzystać do opisu swojego produktu właśnie ten autor i dzięki temu okazało się, że te słowa kluczowe są naprawdę trafione i przyczyniają się do tego, że ta sprzedaż jest bardzo dobra. Więc wystarczy sobie tutaj kliknąć. Dzięki temu jesteśmy przenoszeni do kolejnego narzędzia w Helium 10. Jest to narzędzie Cerebro, właśnie w tej kategorii i ono zajmuje się właśnie sprawdzeniem w przypadku tej książki. Jakie słowa kluczowe e, okazują się tutaj dla niego wyjątkowe, e, więc widzimy poszczególne słowa kluczowe, chociażby tutaj, a następnie na samym końcu jesteśmy w stanie dostrzec, jaką uzyskuje pozycję organiczną e, właśnie e, ten produkt na takie słowo. Więc widzimy, że już nawet na takie popularne słowo kluczowe, gdzie blisko 10 tysięcy osób każdego miesiąca wpisuje takie słowo kluczowe, by na przykład znaleźć ciekawy produkt na temat e, trenowania piesków, e, to od razu ma możliwość dostrzec wynik pochodzący z Amazon, gdzie jest dostępna taka książka. By się o tym przekonać, to zawsze możemy kliknąć sobie na przykład tutaj, zostajemy przenoszeni do Amazon i widzisz, że właśnie jest to bestseller, który bardzo dobrze się sprzedaje na to słowo kluczowe. Tak więc Ty masz możliwość podglądania w ten sposób innych autorów i uczenia się, jak prowadzić sprzedaż, jakie produkty można starać się przygotować i zarazem, jakie skuteczne słowa kluczowe wykorzystywać, więc masz możliwość też wpisania sobie tutaj pewnych informacji, wypisania sobie tych słów kluczowych, które są tutaj przedstawione, może będą pasowały do produktu, który uda Ci się przygotować i gdy spoglądasz na takie słowa kluczowe, to oczywiście nie decyduj się zawsze na wybór tych najbardziej popularnych, bo jak zobaczymy tutaj competing products, no to wielu e, innych e, autorów wykorzystuje to, e, to słowo kluczowe do opisu swojego produktu, więc czasami może być skuteczniej, gdy zdecydujemy się też na wykorzystanie innych słów kluczowych, i później zadbamy o to, by wiele tych różnych słów kluczowych mogło zostać zapisanych do naszego produktu, który jest później opublikowany na Amazon KDP. Czyli, gdy publikujemy nasz produkt, to jest tam właśnie ta kategoria keywords i masz możliwość tutaj wprowadzania tych pewnych słów kluczowych, ale już w tym kursie zwróciłem na to uwagę, że gdy mamy tutaj na przykład jedno słowo kluczowe, puppy Training, i sobie je skopiujemy. Następnie tutaj wkleimy. To nie oznacza, że żeby wpisać kolejne słowo kluczowe, na przykład to, to musimy wykorzystać tą pozycję. Warto jest również w tym miejscu, w tym polu starać się wykorzystać jak największą ilość słów kluczowych. A Amazon poradzi sobie z tym, żeby te poszczególne słowa kluczowe odczytywać. Więc tak samo moglibyśmy wrzucić jeszcze dog. Training już było, więc moglibyśmy pozostawić book. No, i coś kolejnego. O jest Revolution, więc może jeszcze Revolution się zmieści. E, I gdy zobaczymy dalej, jest coś takiego jak Top Rated, więc też moglibyśmy uwzględnić. Chociaż widzimy, że e, nie, ma to zbyt, nie cieszy się to zbytnim zainteresowaniem, ale chociażby spójrzmy jeszcze niżej. O, coś takiego jak Best Sellers. No, jeszcze się zmieściło, tak więc zobacz, że w przypadku tego jednego pola zastosowaliśmy naprawdę wiele słów kluczowych, na które może się pozycjonować nasz produkt, więc te pozostałe sześć pól jesteśmy w stanie również bardzo dobrze wykorzystać, aby wpisać naprawdę skuteczne, właściwe słowa kluczowe. I aby sobie ułatwić wyszukiwanie takich dobrych słów kluczowych, to możesz wykorzystać chociażby tutaj z propozycji Cerebro. IQ Score. Ona bierze pod uwagę właśnie Search Volume oraz Competing Products, czyli konkurencję, jak i ilość wyszukiwań takiego produktu właśnie na podstawie danego słowa kluczowego w ciągu miesiąca. Więc również tutaj możemy sobie posortować według Cerebro IQ. No i to sprawi, że jesteś w stanie uzyskać dostęp do może mniej popularnych słów kluczowych. Na przykład tutaj widzimy, że to słowo kluczowe jest wpisywane 400 razy, ale widzimy, że konkurencja jest naprawdę słaba. Natomiast można uzyskać bardzo dobre wyniki, decydując się na wykorzystanie takiego chociażby słowa kluczowego, czy także tutaj pewne słowo kluczowe, również ciekawa ilość w ciągu miesiąca, a jeżeli chodzi o konkurencję, no to jest bardzo niska. Jeśli zastanawiasz się, co oznacza sponsored assists, to ta liczba oznacza, jak wielu autorów decyduje się na zastosowanie takiego słowa kluczowego w swoich kampaniach reklamowych Amazon Ads. I co jest bardzo cenne, to gdy wyszukujesz tutaj pewne słowa kluczowe na podstawie właśnie innych autorów i produkty, które oni zapewniają, no to masz możliwość sobie później ich eksportowania, porównywania i dochodzenia do wniosku, co warto jest jeszcze robić. Dodatkowo, gdy znajdujemy się już przy tym narzędziu, to szybko przejdźmy do kolejnego, czyli magnet 2, ponieważ tam będziemy mogli na przykład przekonać się, jakie słowa kluczowe zastosować do produktu, które już przygotowaliśmy na Amazon. Bo może być tak, że posiadamy już sporo produktów i chcemy zastanowić się, jakie słowa kluczowe właśnie powinniśmy tutaj wklepać, aby okazały się jak najlepsze. Więc. Może być to również dla Ciebie moment, że zdecyduj się na ponowną edycję swoich produktów, edycję, biorąc pod uwagę tutaj słowa kluczowe, które mogą być lepiej podkreślone zarówno tutaj, słowa kluczowe, które mogą być lepiej podkreślone również w opisie, żeby tam na nie zwracać uwagę, i to też jest w stanie przynieść później znacznie lepszy rezultat. I teraz, jak możesz wykorzystać to narzędzie? To weźmy przykład tej książki, która uczy wychowywania psów, czyli DOK. Training. No i klikniemy sobie Doc Training Book, niech będzie. Tutaj widzisz, że jesteś w stanie wpisać od razu kilka różnych słów kluczowych i one później sprawią, że przyniesie to znacznie lepsze wyniki, jeżeli chodzi o tą listę, która zaraz się nam tutaj pojawi. Listę propozycji. Ale my zostawmy sobie tylko to jedno słowo kluczowe. Klikniemy Get Keywords. I W tym momencie odbywa się przeszukiwanie. Więc zaraz będziemy mogli otrzymać konkretne wyniki. Co ważne, też na samej górze masz możliwość sprawdzania rynku amerykańskiego, jak i wiele innych rynków, na przykład Kanada, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, UK czy inne, które się tutaj przedstawiają. Więc nie musisz skupiać się tylko na amerykańskim, może być też, że także chcesz ocenić, jakie słowa kluczowe okażą się cenne, bo na przykład przygotowałeś Kolorowankę dla dzieci w języku hiszpańskim bądź niemieckim, bądź pewną ciekawą grę, bądź coś innego, co może się okazać dla kogoś cenne, nawet pewnego e-booka, książkę. Jeśli chodzi o wykorzystanie możliwości tego narzędzia, to tutaj wyniki okazują się bardzo podobne co do tego, co widzieliśmy w Cerebro, ale tutaj to, te wyniki, które otrzymaliśmy, następują na podstawie słowa kluczowego, które my wpisaliśmy. No, bo my, jak już przygotowaliśmy pewien produkt, na przykład jakąś kolorowankę dla dzieci, czy jakiegoś e-booka, jakąś książkę, no to już wiemy, jakie chociażby słowo kluczowe mogłoby pasować do takiego produktu. No i tutaj możemy sobie je wpleść i następnie zapoznać się z tymi konkretnymi wynikami. I także teraz jesteśmy w stanie korzystać z pewnych opcji, które są tu dostępne, czyli Magnet IQ Score, czyli on również bierze pod uwagę konkurencja, jaka występuje jak i y, ilość wyszukiwań takiego słowa kluczowego w ciągu miesiąca więc masz możliwość przeglądać sobie te słowa kluczowe starać się je później odpowiednio wykorzystać do swojego produktu swoich produktów na Amazon KDP i również tutaj masz możliwość wyboru sobie sortowania na podstawie różnych możliwości także uwzględniając magnet IQ score na przykład od high to low więc dowiesz się co proponuje ci właśnie to narzędzie biorąc pod uwagę Ilość wyszukiwań i konkurencji, bo może być tak, że jest dość spora czasami ilość wyszukiwań, a konkurencja jest naprawdę słaba, więc możliwe, że pewne słowa kluczowe takie powinno się pojawić w Twoim produkcie i dzięki temu sprzedaż będzie mogła się zwiększyć. I gdy pewne słowa kluczowe Ci się spodobają, to możesz również sobie kliknąć, jak chociażby tutaj, hmm. jeszcze tutaj. No i weźmy tutaj pod uwagę. Tą informację, czyli add keyword to my list. Jesteśmy w stanie stworzyć folder, wybierając tą informację. I teraz na przykład tworzymy, że e, jest to taki produkt jak Training Book e, na rynku amazon.com. E, dzięki temu będziemy dokładnie wiedzieli, e, jakie słowa kluczowe się tam przedstawiają, dla jakiego produktu i właśnie na jaki rynek. Więc zachęcam, aby sobie również tak to wszystko sobie porządkować. I do takiej listy produktów możesz zawsze przejść klikając tutaj, a następnie zwrócić uwagę na listę, która dotyczy produktów, jak i na listę, która dotyczy słów kluczowych. Ale gdy wybieramy te słowa kluczowe, no to jest ona uporządkowana względem folderów, które utworzyliśmy. Możemy przejść, z taką listą się zapoznać, a następnie z niej skorzystać. W taki sposób udało Ci się poznać. Tylko pewien zakres możliwości, które daje narzędzie Helium 10. Jeśli chcesz poznać go w jeszcze większym stopniu, to pamiętaj, aby ukończyć następne lekcje, które kierują uwagę na poszczególne narzędzia, które są tam dostępne. I oczywiście nie zapominaj o tym, że do tej lekcji został dołączony ten materiał PDF, gdzie masz możliwość poznać dodatkowe informacje o Helium 10. I jeśli chcesz skorzystać ze specjalnej promocji, która pozwala ci w odpowiednim czasie przetestować to narzędzie ale ponosisz wtedy mniejszy koszt, no to jest tutaj ta promocja dostępna, wystarczy skorzystać z naszego linku promocyjnego i odpowiedniego kodu rabatowego, który bardziej Cię interesuje. Do zobaczenia w kolejnych lekcjach.